energia życia i sytuacje życiowe, związki, partnerstwo, dlaczego mi nie wychodzi? To jest większość pytań, które są zadawane przez znajomych, przez portale społecznościowe. I oczywiście każdy ma swoją drogę życia i każdy to doświadczenie musi zdobyć, w którym obecnie jest lub był, i szuka odpowiedzi, dlaczego dana rzecz miała miejsce i dlaczego się wydarzyła i po co się wydarzyła. Związki partnerskie, jak i cała energia, polega na uczciwości. Nie oszukujmy się, że jest inaczej. Kiedy wchodzisz w związek partnerski z daną osobą, jeżeli otwierasz energię na dany związek, to musisz ją zakończyć. Nie możesz jej oszukać. Nie możesz zrobić tak, że dopuścisz się zdrad, czy to fizycznie, czy psychicznie, mentalnie, czy na zewnątrz będziesz szukał, szukała adoracji. To wszystko zadziewa się w energii. Wchodząc w związek partnerski, wchodzisz z czystością intencji i emocji. Wchodzisz w niego i jesteś w nim. Czysta, piękna, uczciwa, uczciwy. I jesteście razem w tym związku. Kiedy na twojej drodze po jakimś czasie pojawia się osoba, może być to test od wszechświata, żeby cię sprawdzić, czy jesteś gotowa na uczciwość w takim związku, naprawdę sama, sam ze sobą. I teraz masz wybory, bo zawsze jest wybór. Mamy wolną wolę, możemy zrobić cokolwiek chcemy, bo żyjemy w świecie wolnej woli. Możesz odpuścić, przyjrzeć się temu i odpuścić. Nie wchodzić w to w ogóle, co ja zalecam, ponieważ robisz zakrzywienie na energii. Robisz zakrzywienie na energii i tym samym, tak jak ten kamień w wodę, puszczasz kamień i zaczyna się promień opuszczonej siły kamienia na wodzie rozszerzać. To samo jest z energią życia. Kiedy zaczynasz tylko taki niewinny romansik, zaczyna się zakrzywienie w waszym partnerstwie i zaczyna to krążyć. Puszczone raz, ono jest, ono nie ginie. Ono nie ginie, ono zawsze jest. I nagle coś się zadziewa w twoim związku. Albo ty zdradzasz, potem masz wyrzuty sumienia, albo kontynuujesz to, bo nie wychodzi na zewnątrz, albo partner dopuszcza się zdrady, albo dochodzi do różnego typu konfliktów w związku i koniec końców, bez względu na to, czy jesteście miesiąc, rok, 10 lat, 100 lat, w końcu się rozpadnie. Bo któreś z was puściło taką, a nie inną energię. Druga rzecz. Jeżeli jesteś w jednym związku i spotykasz partnera na swojej drodze życiowej, kolegę, koleżankę, i zaczynasz grać, zaczynasz testować drugą osobę, okazuje się, że macie wiele do porozmawiania, bo już ze swoim partnerem życie wchodzi, czyli mieszkacie razem, praca, no i tu się robi cisza i zaczyna się lepszy kontakt z daną osobą. Są dwie opcje. Pierwsza jest taka, jest to test, a druga jest taka, że może być dobrą syreną, czyli bardzo dobrym testem. I zaczynasz wchodzić głębiej. Twój partner, partnerka już nie są tak atrakcyjni. Właściwie to są nudni. I zaczynasz pragnąć być z tą osobą. Zaczynasz szukać we wszechświecie odpowiedzi, co się mogło wydarzyć. I znajdujesz, dla przykładu, taki napis, że to jest twój twin flame, że to może być miłość twojego życia, bo przecież uczucie, jakim teraz idziesz i rozpala twoje serce i chcesz być z tą osobą, dotykać jej, być przy niej blisko i tak dalej, to może być to. I twoje ego bardzo pięknie w tej energii pracuje i ci przytakuje. I lądujecie, że tak powiem, w łóżku. Jestem lądowaniem dzisiaj, mam dużą szansę dzisiaj chyba wylądować. Lądujecie w łóżku,
oszukujesz partnera, jeszcze robisz małe testy, aż w końcu decydujesz się i on też ma oczywiście partnerkę, bo takie przypadki są często, czy żonę, czy cokolwiek, i nagle zaczynacie być razem. Co się dzieje na energii? Z jednej i z drugiej strony doszło do złodziejstwa. Ty ukradłaś go danej osobie, a on ukradł ciebie danej osobie. Czyli złodziejstwo. Kiedyś przyjdzie rachunek za to. Tak działa energia. To się wyrówna. Wszystko się wyrównuje. Pomijam fakt bólu tych partnerów zewnętrznych, z którymi poprzednio byliście. Teraz jesteście szczęśliwi, teraz jest życie i tak dalej. I ono płynie i w cudowności. Zakładacie rodzinę, pojawia się nowe życie. I pomyśl o tym, że w którymś momencie ta spłata zacznie startować. Ona się objawia w różnych momentach życia. Może to być problem ze zdrowiem, swoim, rodziny. Energia się rozszerza i żąda spłaty, bo nadwyrężyliśmy. No i koniec końców ten związek nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Nie ma szans na to. Kolejną rzeczą w działaniu energii jest prawda. Każdy związek zaczynasz od prawdy. Nie ubarwiaj siebie, nie graj roli. Kiedy zaczynamy związki, szczególnie kiedy jesteśmy młodzi, mamy 18, 20, 20 parę lat, bardzo dużo wyolbrzymiamy o sobie, dużo pokazujemy, nadwyrężamy tego wszystkiego, żeby być tylko atrakcyjnym dla drugiej osoby, żeby zwróciła na nas uwagę. I to też jest zakłamanie energetyczne. Bo koniec końców prawda wyjdzie na jaw. Nie graj roli. Chcesz mieć partnera? Ma ciebie zobaczyć prawdziwego, prawdziwą. Takim, jakim jesteś naprawdę. Jeżeli lubisz leżeć, powiedz, że lubisz leżeć. Jeżeli nie lubisz pracować, powiedz, że nie lubisz pracować. Nie okłamuj. Nie kłam, nie kłam. Kłamstwo, wedle przysłowia, ma krótkie nogi i taka jest prawda, bo takie jest działanie energii. Tylko prawda. Tylko prawda i szczerość. Tą szczerością wybudujesz. Jeżeli masz braki w sobie i nie potrafisz być sam i cały czas zmieniasz partnerki, partnerów, i tak dalej, spójrz na siebie. Zobacz, z czego te braki wynikają. Skąd jest ten brak miłości, że musisz uzupełniać to, żeby nie zranić po raz kolejny kolejnej osoby, żeby samemu się nie zranić, żeby nie wejść w toksyczny związek, bo zazwyczaj wpadamy w toksyczne związki w takich momentach braku, żeby nie cierpieć już i żeby nie być poddanym, bo związek to są dwa zbiory: ty i ja. I szacunek do tego jest bardzo, bardzo ważny szacunek. Ja mam pasję, ty masz pasję. Ty tak myślisz, ja tak myślę. Mamy wspólny zbiór, oczywiście. Rodzina, dom i tak dalej. Ale nie zapomnij o sobie. Bądź wolnym człowiekiem i daj wolność partnerowi. To jest podstawa związku. Ale wolność w mądrym rozumieniu. Jeżeli ma pasję, jeżeli ma kolegów, nie musicie mieć wspólnych kolegów, koleżanek, nie musicie mieć wspólnych pasji, nic nie trzeba. Ty masz swoje, ja mam swoje. I to jest podwalina, fundament prawdziwego związku. Prawda, szczerość i to, że ja jestem, i to, że ty jesteś. I obydwoje mamy swoje pasje, swoją prawdę. I jeżeli wychodzisz z prawdą na początku związku i żądasz tej prawdy, bo wszystko dzieje się z twojej perspektywy, więc twój partner też wyjdzie z prawdą i masz czas na przemyślenia, czy chcesz zostać w tym związku na dłużej, czy nie. Jeżeli zbudujecie pięknie i pozwolicie sobie być wolnym, nie narzucając drugiej stronie, co ma robić, jak ma robić, wtedy gwarantuję 100% skuteczności związku, miłości, jeżeli obydwie strony grają kartami, tymi samymi kartami. Tak działa energia. Więc przypominam, prawda, szczerość, bez obłudy, bez kłamstwa, bez ukrytych romansów, będzie dobrze. Pozdrawiam.